Dzień dobry. Zajmuję się konsultingiem ponad 30 lat i pomagam firmom w wyborze systemów ERP i zawsze muszę wskazać te konkretne, które najlepiej pasują do potrzeb klienta. No i tak sobie pomyślałem, że może skonfrontuję tam swoją wiedzę ze sztuczną inteligencją z czatem GPT. Co on mi powie? Może ja źle doradzam tym klientom? Zobaczymy, co czat GPT doradziłby moim klientom. No to startujemy. Postaram się go zapytać, który system ERP jest najlepszy. Nie wiadomo w czym, nie wiadomo jak, po prostu najlepszy w czymś. Zobaczymy. Ja muszę na takie głupie pytanie odpowiadać. No tutaj na pierwszym miejscu powiedział SAP S/4HANA, Oracle NetSuite, D365, no taki ranking wielkiej czwórki się pojawił, Infor Cloud Suite, Odoo to chyba nie ta liga, IFS się pojawił, nigdy IFS w tej lidze, ani Picor się nie znajdował, Sage X3, no to za chwilę może wszystkie wypiszę. To jest bardzo ciekawe, bo ja zanim tutaj postanowiłem nakręcić ten filmik, zrobiłem parę prób i zobaczycie Państwo, co się stanie. Jakie zadałem zapytanie przed chwilą? Który system ERP jest najlepszy? No dobrze, zadaję jeszcze raz to samo pytanie. Zobaczymy, co na to sztuczna inteligencja. SAP S/4HANA jest. O, już nie jest. Tu przed chwilką był, a nie, też był Oracle NetSuite. Proszę bardzo, D365. W moich poprzednich filmikach tu się pojawiał Oracle Cloud, Odoo, Infor, Picor, wywalił nam IFS-a, który był bardzo ciekawy. Tu mieliśmy 8, Sage'a i IFS-a nam wyrzucił. Dobrze, zrobimy jeszcze raz, który system ERP jest najlepszy. Tu mam ERP z dużej, żeby nie było. Zobaczymy. Trzecia próba. Zobaczymy, co nam powie. S/4HANA, ok. Oracle, no też. Chociaż w moich innych próbach pokazywał tutaj innego Oracle'a. D365, Odoo, Infor, Epicor. No. Bardzo, bardzo ciekawe. Dobrze, to zapytajmy, który system ERP jest najlepszy dla produkcji. Zobaczymy, co nam powie S/4HANA, Oracle NetSuite, D365, Epicor Kinetic, Plex Manufacturing Cloud. No proszę bardzo, bardzo ciekawe. Jeszcze raz, który system jest najlepszy dla... Który u... Zamknięte mi zginęło. Dobrze, jeszcze raz puszczamy to samo pytanie. D365, tu jest pewna regularność. O, teraz Kinetic jest na czwartym miejscu. Cloud. No tak, raz mi wywala jakieś systemy, teraz wywalił tego. Dobrze, zapytajmy inaczej. Który system... Ojej. Dla produkcji. S/4HANA. No, uparcie nie wchodzi w clouda. Kinetic się pojawił. Bardzo ciekawe, bo tu miałem inne odpowiedzi. Dobrze, to zapytajmy się. Który jest w 2024 roku najlepszy. I znowu nam ładuje S/4HANA. Tu jest stałość uczucia. D365, Cloud, Kinetic, Odoo. No, to bym polemizował. No, bardzo ciekawe, bo ja powiem, że robiąc te próby szybciej, pojawiały mi się dla produkcji takie hasła jak IFS chociażby. A tutaj mi się nie pojawiają. Zamiast Oracle NetSuite pojawiał się Oracle Cloud.
Bardzo, bardzo ciekawe. Dobrze. Poleć mi system ERP dla firmy, dla dużej firmy. Produkcyjnej. No zobaczymy, co teraz nam ChatGPT powie. SAP-a umieścił. SAP mi teraz wyskakuje, w moich poprzednich filmikach nie zawsze był. No tutaj to jest cały czas zaskoczenie, czemu tego NetSuite'a. D365 cały czas pakuje i koniec. No, ciekawe. Ja bym miał tu trochę więcej do powiedzenia. Dobrze, to Który polski, nie tu wpisałem, przepraszam. Już się poprawiam. I na pierwszym miejscu, jak chodzi o polski Komarch. No, Symfonia raczej nie jest już polska, to jest Sage, Enova, Insert, no proszę. No i to jest niesamowite. Robiłem te próby parę razy i muszę powiedzieć, ani razu nie pojawił mi się system BPSC, a tu nagle taka niespodzianka. Zobaczymy, jeszcze raz go zapytam o to samo. Czy będzie stały w swoich uczuciach? Proszę bardzo, proszę mi powiedzieć, który polski jest najlepszy. Jeszcze za chwilę dla produkcji się zapytam. No, Komarch, Symfonia, Enova, Insno, ale to lekka przesada. No, ciekawe. Dobrze, to jeszcze teraz zróbmy to samo, ale dla produkcji i zobaczymy, czy spadniemy z krzesła. Komarch RP, Enova, BPSC, Symfonia RP. No zarąbisty, tylko z tego co wiem, Symfonia nie ma modułu produkcja, no ale niech mu będzie. Ja bym tutaj zupełnie inaczej tą kolejność ustawił, kompletnie inaczej, a część z tych firm stąd wyrzucił. No cóż, to tyle. Ja mam inny typ niż ChatGPT i jestem bardziej stały w swoich ocenach. No ale cóż, to są początki sztucznej inteligencji. Dziękuję bardzo. Janusz Pieklik.